Dmuchańce, dmuchańce, dużo radości i uśmiechów. W taki sposób świętowano finał 7. edycji Dni Rodzin w Trzebnicy. Wydarzenie, zgodnie z tradycją, rozpoczęło się od przemarszu. I wielkimi brawami witamy trzebnickie mażoretki. Rozpoczęliśmy 7 lat temu równo jako pierwsza gmina w powiecie trzebnickim, a w związku z tym, że dla mnie osobiście, dla ojca i męża, też który ma dwoje dzieci, rodzina jest najważniejszym fundamentem istnienia. Dlatego bardzo mi zależy na tym, żeby propagować ideę rodziny. Jak podkreśla burmistrz gminy Trzebnice Marek Długozima, pomysł na taką akcję sprawdził się. Co roku wydarzenie odbywa się w innym miejscu. W tym roku wszystko odbyło się na terenie kompleksu boisk sportowych przy ulicy Czereśniowej. To nowe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców, które powstało głównie z myślą o dzieciach i młodzieży. Na każdym z boisk przygotowane były gry i konkursy organizowane przez gminę i park wodny Trzebnica Zdrój. Konkurencje sportowe przygotowały zaś kluby GKS Gaudia Trzebnica Zdrój i Polonia Trzebnica. Imprezę koordynowało Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy. Trzebnica jest prorodzinnym miastem. Zostaliśmy ostatnio wyróżnieni przez panią minister rodziny rodziną pro familią, czyli na 15 miast w Polsce gmina Trzebnica za te wszystkie działania, które zostały podjęte przez te ostatnie lata, pokazały, że jednak jesteśmy bardzo silni i mocni rodziną. Dobra pogoda sprzyjała zabawie, a trzebnicy strażacy pomagali uczestnikom poradzić sobie z upałem, chłodząc ich wodą. Finał był podsumowaniem licznych wydarzeń i warsztatów, które odbyły się od 11 do 19 czerwca w ramach 7. edycji Trzebnickich Dni Rodzin. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, to niezwykłe święto zintegrowało młodszych i starszych mieszkańców i wróciło do kalendarza trzebnickich imprez. Uczestnicy wydarzenia dobrze się bawili, zwłaszcza ci najmłodsi, dla których organizatorzy przygotowali mnóstwo dmuchanych atrakcji, w tym animacje w wykonaniu szczudlarzy, pokazy techniki cyrkowej oraz występy trzebnickich mażoretek. Bardzo fajnie jest i jest dużo miejsca do latania. Tak, dużo atrakcji, bardzo ładna pogoda. A dlaczego fajnie jest, jakie tutaj są atrakcje dzisiaj? No można sobie zrobić warkoczyki, zjeść lody, są bardzo fajnie. No fajnie. A dlaczego jest fajnie? Z jakich atrakcji już skorzystałaś na przykład? Z dmuchańców, patrzyłam na mażoretki, mażoretki fajnie tańczyły. Jestem mile zaskoczona, bardzo fajnie i dużo atrakcji dla dzieci, dostępne bezpłatnie, bardzo miła atmosfera rodzinna. Pogoda dopisała, wszystko rewelacyjne. Czy pani po raz pierwszy uczestniczy w tym wydarzeniu, czy już od lat? Tak, lokalnie były mniejsze w Szczytkowicach, stamtąd pochodzę. Ale tu w Trzebnicy po raz pierwszy. Jestem przeszczęśliwa, że to już jest 7. raz tak piękne zakończenie. To znaczy, że ta niezwykle cenna dla nas impreza, bo to dni trzebnickie, dni rodziny, wpisała się na dobre jednak w życiorys gminy Trzebnica. I mam nadzieję, że tych wspaniałych dni Trzebnicy będzie jeszcze dużo, dużo, dużo przez szereg lat. Przy okazji podczas wydarzenia można było również zapoznać się z informacją o bezpiecznych wakacjach oraz oznakować rower. A pod koniec imprezy odbył się bieg z nagrodami, które przekazał burmistrz Marek Długozima. Kolejna edycja już za rok. Nina Jewtoszenko, Echo 24.